Dzieci znienacka, morze. Ludzkie wydmy. Totalna dzicz. Stateczek w oddali. Jest. Aaaa. Tam drogi. A za mną są laski, które opalają się tople. Ludzie muszą być zdesperowani. Poznaj piękno fele. Las, wydmy. Idziesz sobie taką wydmą i znienacka morze. Moja ukochana plaża, na którą nikt nie dociera, prawie nikt, tylko spacerowicze. Ha! Hell! Znajdujemy się na plaży, 3 km od miasteczka Hell. Kiedy byłem tu w 2014 roku, było tu pusto, puściutko. Dosłownie nikogo. Na piasku były takie malutkie wydmy. Teraz też są. Rok później, tak, niestety pojawili się ludzie. Z tego, co słyszę z ich prywatnych rozmów, a słychać na razie dobrze wszystko, no to wynika, że po prostu każdy z nich szuka spokoju. No, podejrzewam, że z kolejnymi miesiącami i latami będzie po prostu tutaj kolejny młyn. Aż dziw, że ktoś tu dociera. Przecież tak ciężko tu dotrzeć. Ludzie muszą być zdesperowani. Pokażę wam tą plażę teraz. Dzicz. Do niedawna oczywiście. Pojawiają się sporadycznie spacerowicze, ale niestety 3 osady z parawanikami, kurwa, też już się jeździły. No i będzie gorzej. Ale ślicznie jest. Niestety w wodzie pojawiły się meduzy. Niestety nie mogę tego na miejscu sprawdzić, internet mi się skończył. Biblioteki pod ręką nie ma. Na 3 km do ośrodka wracać po Wi-Fi to też nie bardzo mi się widzi. Stateczek w oddali. Ludzie siedzą na brzegu, bo chyba te meduzy są groźne. I tak to. Pozostaje liczyć, że więcej się ich nie zjawi, jak nie będę musiał szukać plaży kolejne kilometry dalej. Kwestia meduz chyba się wyjaśniła. Tamci ludzie, którzy się panicznie tak zbierają. Przed chwilą dziecko kąpało się w wodzie. I ni stąd, ni zowąd zaczęło płakać. Rodzice szybko wbiegli do wody, obejrzeli dziecko. Krwi nie widzę, więc podejrzewam, że poparzyło się meduzą. Bo teraz panicznie się zbierają z plaży. No to znaczy, że suki są parzące. Może uda mi się jakąś fotografię zrobić. To są takie małe, znaczy na do 10 cm, 15 góra. Brązowe obrzeże i brązowe pierścienie w środku. Nieduże macki, znaczy macki, te wstążki starczące też takie nieduże, brązowe. To nie wiem, czy to groźne, czy nie. Dziś się popłakał. Spróbuję wam złapać tą meduzę na kamerę. Nie wiem, czy to się uda, czy nie. Ale masz, uciekła. Była i nie ma. Na 10-centymetrowa. Słońce nawet nie wiem, czy dobrze
kamera ostrość łapie. Niestety nie można jej... Znaczy można ustawić auto ten manual. O jest, 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 jest. O jest. Gram, czy nie, ale być może kamera chociaż raz sfokusuje na tej syce. O, druga jest. Po powrocie do ośrodka sprawdziłem. Te meduzy były w rzeczywistości hełbiami, takimi stworkami żyjącymi w Bałtyku, kiedy woda jest czysta. Są prawie nieszkodliwe. Dzieci zazwyczaj bawią się nimi, uprawiając na nich holokaust w postaci wyrzucania na piasek i poddawania zabójczym promieniom słonecznym. Część jednak osób bywa mocno uczulona na oparzenia hełbi. Jeżeli więc nie wiesz, czy jesteś oparzony i do najbliższego skupiska ludzi masz troszeczkę, ja tam miałem 3 km przez las i wydmy, to nie będzie rozsądne poddawanie się konfrontacji z tą uroczą istotą. Jeżeli jednak wiesz, że nic ci nie grozi, to możesz pływać wśród hełbi spokojnie. Teraz patrzcie na tych koło mnie. Za krzakiem to nie widać, ale rozłożyli całe obozowisko. Parawanik, parasole i chemia. Zaczęli tyle tego pryskać, że aż tutaj czuć chemię. A masakra jakaś. Ciekawostka. Parawany plażowe stworzono pierwotnie po to, aby uchronić plażowiczów przed dosyć agresywnym i uciążliwym wiatrem, który bardzo często wieje nad morską plażą. No niestety z biegiem czasu parawaniki chroniące przed wiatrem przekształciły się w parawaniki do wygradzania fragmentu plaży, tak aby chłop na zagrodzie, nawet na plaży, czuł się sobą. No to niestety słomiana Polska jest. Tylko cały wypoczynek szlak trafia przez takich debili. No bo kurwa nas musi być, nie? Dalej dwa kontenerowce, może uda mi się to złapać bez trząsienia łapą. Żebym ja widział, gdzie to jest. Zaraz ta łódka będzie jako wskaźnik. Kurwa, nie widzę ich. Na horyzoncie. No dobra, zbliża się, czyli gdzieś tam powinny być te kontenerowce, których dalej nie widzę. A jest, skurwie, patrzcie, kurde. Wszystko do sklepów tych tanich przybyło. Jak to się nazywa? W Częstochowie są sklepy, wszystko po 4 zł. A tam drogi. Towar przyjechał. A, tam żaglóweczka jeszcze, zaraz.
za mną są laski, które opalają się topless, ale siedzą zbyt blisko, byłoby widać ich twarze. No i to jest ta moja prywatna plaża, o której tyle mówiłem. Tyle, że ona jest coraz mniej prywatna, tak jak już wspomniałem. Ludzie przychodzą, a patrzcie, jakie bajery tu mają. Niestety buraki już przychodzą, muzyczkę puszczają, inne wieśniaki pływają na tych skuterach. To już nie jest to samo co rok temu. Być może jakby pójść dalej w stronę Jastarni, Juraty, tam może kawałeczek będzie pustej plaży. A być może to ja kiedyś trafiłem na Eldorado. Na Sielską Morską plażę w Helu wrócimy jeszcze dwa razy w trakcie tego cyklu, oczywiście po zmierzchu. Za pierwszym razem obejrzymy ciekawe widoki. Niestety nie będą one najlepszej jakości, bowiem kręcone były produktem zastępczym. Warto pamiętać, że w Helu panuje dosyć ostry mikroklimat, elektronika go nie znosi. Z kolei drugi plażowy wieczorny odcinek nakręciłem już kamerą. Obfituje on w kojące dźwięki fal morza uderzające o brzegi, które z każdym rokiem znikają, zanikają. Serdecznie zapraszam. Jesteśmy teraz na podwórzu centrali artyleryjskiej. Ciekawym obiektem dla wideoamatorów może być to zapasowe stanowisko kierowania ogniem.